Godzina policyjna w Sylwestra? Premier mówi jasno, apelujemy Mateusz Morawiecki, w Sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej. W Sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy jedynie o nieprzemieszczanie się, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Apelujemy, aby podczas tego Sylwestra nie bawić się, tak jak w latach poprzednich, w gronie przyjaciół i znajomych, tylko spędzić go w gronie kameralnym, powiedział. Jak dodał, tylko niektóre grupy zawodowe, które muszą korzystać z bazy hotelowej, będą mogły to zrobić. Zasadniczo dla ogromnej większości społeczeństwa prosimy i apelujemy o pozostanie w domu, dodał premier. Premier przyznał, że godzina policyjna nie będzie wprowadzona, bo musiałby jednocześnie, za zgodą prezydenta, zostać wprowadzony stan wyjątkowy. Uważamy, że dzisiaj nie jest to niezbędne, bo ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego daje nam niemal wszystkie potrzebne instrumenty, właśnie poza godziną policyjną, powiedział Mateusz Morawiecki. Prosimy również o nieużywanie fajerwerków, aby Sylwester minął spokojnie. Wiem, że to nie jest to, czego oczekiwaliśmy, ale w tym roku tak właśnie powinno być, dodał.